Szkoła dzisiaj za dużo sprawdza, a za mało w moim odczuciu e, chciałaby uczyć po prostu. Za dużo sprawdzania, za mało przekazywania. To taki mój może odważny, zbyt odważny wniosek, ale, e, ale wydaje mi się, że to nie chyba nie o to chodzi, żeby szkoły jedynym zadaniem było sprawdzanie tego, co dziecko wie, potrafi. Jaka jest idealna szkoła? Czy dobra szkoła w ogóle istnieje? Na to pytanie postaramy się dziś odpowiedzieć. Co to jest dobra szkoła? Mam na myśli szkołę podstawową, od takiej szkoły zaczynamy. Dobra szkoła, podstawowa to jaka szkoła? To wszystko zależy dla kogo dobra. Dlatego, że mamy przynajmniej trzy podmioty, które mogłyby odpowiadać na to pytanie. Rodzic, dziecko, Nauczycie nauczyciel. Przepraszam, właściwie źle zaczęłam, powinnam powiedzieć. Dziecko, zdecydowanie. I teraz zastanawiam się, czy rodzic, czy nauczyciel. Mm -hmm. I na trzecim miejscu, czy rodzic, czy nauczyciel. I myślę, że od tego, jak wszystkie te grupy czują się w tym miejscu, zależy finalny efekt, czy będziemy mogli powiedzieć o tej szkole jako dobrej. Dlatego, że samopoczucie wszystkich tych grup osób wzajemnie się przenika, też pomaga potem budować relacje i osiągać zamierzone efekty. Więc Dobra szkoła to taka, w której wszystkie osoby z nią związane dobrze się w niej czują, chcą w niej być. Więc dobra szkoła to taka, z której nie chcemy uciekać, z której mamy dobre wspomnienia. No, to taka w dużym skrócie. Tak sobie myślę, że sukcesem obecnie jest to, żeby chociaż dwie grupy dobrze się czuły. Żeby chociaż dwie grupy były usatysfakcjonowane tym, co dzieje się na terenie szkoły, no i później jakie owoce nauka w danej, w danej szkole przynosi. Często jest tak, że, ale myślę, że to jest jak najbardziej naturalne, że dzieci narzekają na nauczycieli, że to jest naturalne, że e, na przykład pani od matematyki zadała to i to stanowczo za dużo, e, nie było czasu na zabawę, bo musieliśmy odrabiać lekcje i tak dalej, i tak dalej. Rodzic, mam wrażenie, że jest zadowolony z tego, że dziecko ma bardzo dużo pracy domowej, że nie poświęca czasu na głupoty, to znaczy nie siedzi przy telefonie, e, przed komputerem czy przed telewizorem. Tylko zanurzone jest w książkach. No to taki idealny widok, kiedy otwiera się pokój dziecka, a przy biurku siedzi dziecko pochylone nad książkami. Tak, 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 tak. No właśnie cele, które widzimy w związku z myśleniem o szkole, potrzeby, które mamy, potrzeby dziecka, i potrzeby rodzica. I właśnie na tych grupach się skupimy właśnie może w tym momencie najbardziej, bo one rzeczywiście są najważniejsze. To dla nich jest szkoła. Dzieci spędzają w szkole bardzo dużą część swojego czasu to tam y, chcemy, żeby się rozwijały, żeby rozwijały się wszechstronnie, nie tylko zdobywały wiedzę, bo y, to jest tylko jeden z elementów bycia szko celu szkoły, tak? tylko także, żeby rozwinęły swój, y, siebie jako osoby. To tam dojrzewają, przychodzą jako malutkie dzieci, wychodzą jako prawie nastolatkowie. I y, te narzekania dzieci, to, że dzieci narzekają na szkoły, tak, rzeczywiście, dzieci narzekały na szkoły, na I, narzekać I narzekać będą, dlatego że to się wiąże z obowiązkiem, a my także jako dorośli, kiedy mamy do czynienia z obowiązkami, przychodzi, nam taki, przychodzi taki moment, kiedy po prostu na to narzekamy. Włącza się wewnętrzny maruda, zdecydowanie. <laughs> Ale jednak w, w tym wszystkim, to w jaki sposób te obowiązki będziemy realizować, w jakiej atmosferze, ile tam będzie stresu, a ile będzie wsparcia, jest jednak istotne, tak więc dobra szkoła to dla mnie takie miejsce, w którym, mimo tego, że tamte obowiązki należy wypełniać, dlatego że one są dla nas ważne, bo chcemy kolejne etapy wejść, wyżej osiągnąć kolejne etapy. To fajnie byłoby, gdyby to się działo w atmosferze takiego wzajemnego wsparcia, zrozumienia, zauważenia indywidualności. A jeśli chodzi o rodziców, którzy chcieliby, żeby ich dzieci miały tak dużo pracy domowej, to tu się nie zgodzę, bo raczej często zdarza mi się rozmawiać z rodzicami, którzy narzekają na to, że dzieci są dzisiaj przeciążone, obciążone zbyt mocno, że tego jest no, stosunkowo za dużo. Rodzice też narzekają na różnego rodzaju prace domowe, ale takie prace domowe techniczne. To znaczy, że finał jest taki, że dziecko przychodzi z informacją wpisaną w dziennik. Mm. Na się pojawia się informacja, przygotuj na przykład stroik świąteczny, albo, nie wiem, jakieś godło i tak dalej, i tak dalej. Uszyj torebeczkę na telefon. Mm. No i co myśli sobie rodzic? Pierwsze skojarzenie, kiedy znajdę ja to. na to czas? Aby to zrobić, tak, żeby tę ja syrenkę z tych płatków kosmetycznych wykleić, ten ogon i no, różnego rodzaju prace domowe, takie właśnie z, z plastyki, z, z techniki, no, finalnie wykonywane są przez Rodzic. rodziców. Mhm. Na przykład domek dla ptaszków. No i ten ojciec siedzi na balkonie i struga tak. te patyki. Tak. I tu jest problem komunikacyjny, dlatego że z zasady y, nauczyciel. Bardzo często rozmawiając z nauczycielami, okazuje się, że on miał tak zwane dobre chęci chciał budować wzajemne relacje. Czas, który rodzic w tym momencie może spędzić ze swoim dzieckiem, który jest dzisiaj bezcenny i bardzo szczególnie ważny, bo o tym mówią dzieci i wszelkie badania, że, że właśnie o ten czas musimy walczyć i, i zadbać o to, żeby on w ogóle był. Więc pani, która ma pomysł na to, żeby takie zadanie jakby przekazać swoim dzieciom podopiecznym. W zasadzie nawet może pomyśleć, że rzeczywiście ten rodzic będzie pomagał i to będzie ich piękny, wspaniały, wspólnie spędzony czas. Tylko nie spotykają się te dwie grupy, czyli rodzice i nauczyciele i nie rozmawiają o tym, że tak naprawdę no z założenia to jest w ogóle całkiem Słuchajcie, fajny i taki, pomysł. I tak, dobry my później pomysł. będziemy to robić. Tak, tylko że to jest dla nas obciążenie, sytuacja stresogenna, budująca mnóstwo napięcia i, i finalnie nie osiągamy tego. Yy, co byśmy chcieli, że ja ani nie ma tego słodkiego czasu wspólnego, bo jest dużo stresu yy, i nie ma też osiągniętego celu, czyli w zasadzie y, tego, który miałby sprawdzać ewentualnie umiejętności dziecka. No i właśnie dochodzimy do tematu sprawdzania. Szkoła dzisiaj za dużo sprawdza, a za mało, w moim odczuciu, e, chciałaby uczyć po prostu. Za dużo sprawdzania, za mało przekazywania. To taki mój, może, odważny, zbyt odważny wniosek, ale. Ale wydaje mi się, że to nie chyba nie o to chodzi, żeby szkoły jedynym zadaniem było sprawdzanie tego, co dziecko wie, potrafi. Dopiero teraz to do mnie dotarło, o czym pani powiedziała. Za mało uczy, przekazuje, za dużo sprawdza. Jednak te prace domowe, które są zadawane, później są sprawdzane. A to nie na tym polega, żeby na 45-minutowej lekcji przez 30 minut sprawdzać pracę domową, a przez 5 minut. Zadawać kolejną, przez kolejne 10 minut, tłumaczyć, jak się do tej pracy domowej zabrać i tłumaczyć, jak ona powinna wyglądać. Rodzice dzieci, które rozpoczynają swoją drogę edukacyjną, bardzo często zastanawiają się nad tym, jaką placówkę wybrać. To znaczy, ta dobra szkoła, właśnie, to, to jaka szkoła, to od tego zaczęłyśmy to nasze dzisiejsze spotkanie. Zadają sobie to pytanie. I gdzieś z tyłu głowy pojawiają się dwie drogi. Pierwsza szkoła e, publiczna, szkoła państwowa, mhm. e, a e, druga możliwość to jest szkoła prywatna, bo kierujemy się też tym, że może e, tam dzieci będą lepiej zaopiekowane, może zupełnie inaczej będą prowadzone. Bardzo jestem ciekawa, jakie jest Pani zdanie na temat. No właśnie, te, tej odpowiedzi na pytanie, państwowe czy publiczne. Przepraszam, pa państwowe, no, czy prywatne, tak. Mm. No tutaj o jednoznacznej odpowiedzi y, nie udzielę, bo to zależy A nie ma. To <grym> zależy. Y, szkołę tworzą ludzie, i naprawdę warto na to zwracać uwagę. Czasami w jednej szkole każda klasa ma inną swoją specyfikę. Osoba wychowawcy pełni ogromną rolę. I o jednej szkole kilkadziesiąt osób powie. No, będzie miało inne zdanie na jej temat, tak? Więc dobra szkoła, czasami ta, która jest promowana w rankingach, rzeczywiście no, czasem rzeczywiście może odpowiedzieć na nasze potrzeby, no bo wśród kadry znajdziemy nauczycieli akademickich, takich, których poziom nauczania, sposoby, metody przygotują już nasze dziecko, już przechodząc nawet do tego etapu e, szkoły ponadpodstawowej, tak? E, one mogą odpowiedzieć naszym potrzebom, ale z drugiej strony może to być szkoła, w której właśnie nacisk i presja wyniku będzie nieodpowiednia dla naszego dziecka. Która I ta szkoła przez cały czas będzie dokręcana. Zdecydowanie. Prawda? I nasze dziecko jest nadwrażliwe, wiemy, znamy jego konstrukcję psychiczną, jakieś problemy, historie. I tutaj wybór dobrej szkoły to wybór szkoły dla swojego dziecka. Czyli i według własnego systemu wartości, który nie jest... Wydaje mi się, że też warto na niego zwrócić uwagę, żeby nie pozostać rozczarowanym że Żeby zwrócić uwagę na to, jakie osoby nauczają, jakie osoby zarządzają, przyjrzeć się po prostu, do, komu, do kogo, komu powierzamy nasze dzieci. Szkoła podstawowa to 8 lat. Tam nasze dziecko spędzi bardzo ważne lata swojego życia, tam najszybciej się będzie rozwijać w, w przeciągu tych, tych 8 lat. Ale jeżeli, jak to się mówi, coś nie kliknie, jeżeli okaże się, że to nie ta klasa, to nie ta szkoła. Czy rodzic powinien y, szukać innego rozwiązania? Czy większym stresem dla dziecka będzie pozostawienie go dokładnie w tej samej placówce na kolejne lata? Czy większym stresem będzie przeniesienie go zupełnie do innego miejsca, bo to będzie inne środowisko? To będzie zawsze, nie zawsze. Początkowo to będzie ten obcy. To zależy. <śmiech> <śmiech> to zależy, dlatego że to zależy, z jakiego powodu chcemy przenieść dziecko. Chociażby sytuacja tzw. ofiar w klasie, czyli ofiar przemocy rówieśniczej, to jest sytuacja, w której czasami, jeśli nie często, zmiana szkoły jest dobrym rozwiązaniem. Niektórzy nazwą to ucieczką od problemu, ale koszt emocjonalny ponoszony przez dziecko w kontakcie na przykład z osobami, z których doświadczyło przemocy, jest zbyt duży, żeby tylko czas miał leczyć jego rany. Więc tu zmiana środowiska czasami jest po prostu koniecznością. Jeśli mamy do czynienia z dzieckiem nieśmiałym, które trudno jest, któremu trudno jest odnaleźć się w danej grupie rówieśniczej, dla niego zmiana szkoły może być rzeczywiście zbyt trudna i ten koszt będzie zbyt duży. Więc tu znów to zależy. W szkole zwracamy uwagę i winniśmy w historii bycia w szkole powinniśmy zwracać na te nasze indywidualne konstrukcje psychiczne i nasze historie. I tu szukać wsparcia osób z zewnątrz, bo czasami rodzic pod twoją emocji, nie jest w stanie podjąć dobrej decyzji, e, um, takiej wystarczająco dobrej, takiej na ten moment dobrej. Dlatego potrzebuje czasami wsparcia kogoś, kto mu pomoże um, zadecydować. E, I myślę, że z takiego wsparcia warto korzystać. Osób, które mogą spojrzeć na daną sytuację troszeczkę z zewnątrz. A kto to może być? To mogą być osoby zaufane, psychoterapeuci, psychologowie, terapeuci umiejętności wychowawczych, osoby, które w danym środowisku pomagają i wspierają rodziców. Ja uważam, że taka współpraca i specjaliści na drodze rodziców w towarzyszeniu ich dzieciom w procesie edukacji to osoby niezwykle ważne. I tu to zależy od miejsca zamieszkania danej osoby. I jej możliwości poszukania osoby z zewnątrz trzeciej, która pomoże w podjęciu takich decyzji. Bardzo często mówię, że dla rodziców najważniejsze jest dobro ich dzieci, i przy wyborze szkoły często rodzice kierują się wspomnianym przez panią rankingiem no, w danej dzielnicy, w, w danym mieście, tak? Tyle tylko, że może dobrym rozwiązaniem jest podpytanie sąsiadów których dzieci na przykład chodziły do tej szkoły? Czy były zadowolone? Który nauczyciel był takim nauczycielem, no też tak się mówi, do rany przyłóż, a który był, no takim bardzo srogim, surowym, o którym wolelibyśmy tak naprawdę zapomnieć, już nie, nie, nie rozpamiętywać tego. I może taka poczta pantoflowa to jest to też bardzo dobre źródło informacji, no kiedyś najlepsze. Kiedyś najlepsze, ale myślę, że dzisiaj też niekoniecznie złe. To znaczy Niekoniecznie złe. Dobre. Rozmowy z innymi ludźmi na temat tego, jaka jest ich opinia na temat ich doświadczeń, jest zawsze, zawsze na plus, zawsze może rozszerzyć nasze patrzenie na dane, dane miejsce, daną sytuację. Aczkolwiek tu znów to zależy, bo tak jak już wspomniałam wcześniej, to zależy, kogo zapytamy, jakie będą jego indywidualne doświadczenia. I to nie zawsze też będzie pomocą dla nas. No ale decyzję musimy podjąć, więc. Rozumiem, pani redaktor, to czym się kierować. Myślę, że dzieci też i warto zwracać uwagę, jeżeli mamy etap szkoły ponadpodstawowej, bo to zupełnie inaczej, kiedy myślimy o szkole podstawowej i ponadpodstawowej, zwrócić uwagę na potrzeby naszych dzieci, które mają na ten moment, bo tu właśnie na przykład znajomości z rówieśnikami czy to, gdzie przyjaciel, przyjaciółka do jakiej szkoły będzie chciał pójść jako ten filar bezpieczeństwa, Wbrew pozorom, jest też bardzo istotne, że nie każde dziecko tego potrzebuje, ale będą dzieci, które będą potrzebowały takiego i to wejście w nową szkołę z kimś, kogo znam, dla nas rodziców może być niezrozumiałe, albo będziemy odrzucać te myśli, bo my wiemy lepiej, czego ty potrzebujesz i co dla ciebie będzie dobre. Tylko nagle potem okazuje się, że tu znów to zależy. A, ale czasem to pójście z tym przyjacielem czy z kimś, kogo znam, daje takie poczucie bezpieczeństwa dziecku, że ono y, lepiej się rozwija w danej szkole, tak? I czuje się pewniejsze. Ale tu znów to zależy, bo te przyjaźnie czasami się rozpadają. Musimy wziąć pod uwagę fakt, że y, nie mamy na wszystko wpływu. I tak naprawdę każdy wybór to jest wybór na ten moment, i nie wiemy, co się wydarzy za kilka miesięcy. I ka w każdym momencie będziemy musieli w trudnych sytuacjach, które nadejdą, zastanawiać się co zrobić dalej i tu znów indywidualnie podchodzi do tej sprawy. Wywołany przez Panią do tablicy y, temat wyboru szkoły już ponad podstawowej. jak od człowieka, który ma nie wiem 15 y, czy 16 lat wymagać tego, żeby powiedział, zadeklarował się, kim chce w życiu być, co chce robić. Ponieważ mam takie wrażenie, że wybór szkoły ponadpodstawowej już gdzieś tego człowieka w tym społeczeństwie będzie definiował. Że, nie wiem, wybór profilu danej, danej, danej klasy, no, no, czegoś, co, co będzie to dziecko rozwijało, już gdzieś wyznacza ten kierunek, w którym dziecko będzie podążać. Tak, i mi też jest trudno z tym, że tak musi być będąc i obserwując właśnie szkolnictwo i nasz system wydaje mi się, że to jest moment, w którym często dzieci podejmują te wybory w taki nieprzemyślany sposób no bo ale trudno oczekiwać od nich, że miałyby to być przemyślane, na jakiej podstawie nie znają siebie, siebie jako osoby, swoich zainteresowań, pasji. Trudno oczekiwać, żeby miały jakieś predyspozycje zawodowe jasno już określone w tym momencie. Tym bardziej w dzisiejszej rzeczywistości, kiedy ten zawód zmieniamy wielokrotnie często i ten wybór tego profilu klasy jest trudny i tu ważne jest no mimo tego, bo systemu nie przeskoczymy, jest jak jest na ten moment. Dzieci muszą wybrać ten profil. Czasami robią go, jakby jest to pomyłka, chcą przenieść się na klasę innym profilu. Warto zgodzić się wtedy z dzieckiem. Oczywiście przemyśleć to też po raz drugi. Ale myślę, że warto za tym podążać, jeżeli dziecko jest o tym przekonane, że to zupełnie nie to i w trakcie liceum na przykład chce zmienić profil klasy, więc myślę, że to jest dobra decyzja. I też przygotowywać dziecko na to, że te wybory będzie, będzie mógł ich dokonywać wielokrotnie w ciągu swojego życia. Dzisiaj do tego trzeba przygotowywać dzieci, do zmiany. Ani dzieci, ani rodzice nie są do tego przygotowani. Nie to jest nie przerażające są. trochę. Nie są. współczesna rzeczywistość wymaga tego, abyśmy młodzież, rodziców przygotowywali do innej rzeczywistości niż tą, którą znają, czyli rzeczywistości zestanej, raz wybranej na całe życie. Więc myślę, że tu już praca z młodym człowiekiem z jego rodzicami, że nawet jeżeli ten wybór profilu jest na ten moment nietrafiony, to nic się nie, nie wydarzyło się nic co już teraz przekreśla absolutnie ich historię i jest ich szansę na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Dlatego, że tak naprawdę mogą dokonywać tych zmian. Doskoczenie do wymagań matury, bo tu o tym mówimy i z wypełnienia arkusza maturalnego, który jest kolejnym takim momentem w życiu. Niektórzy. Niektóre osoby mówią, że wystarczy czasami rok intensywnej pracy, ale takiej intensywnej, intensywnej, żeby przygotować się do, do tego egzaminu naturalnego, więc jeżeli wybrałeś nieodpowiednio profil, możesz go zmienić, tak jest moje zdanie, ale potem z taką świadomością, że teraz musisz włożyć więcej pracy w tym, co czekacie w tym momencie, tak? Bo od osoby, która kończy szkołę podstawową, no rzeczywiście. Trudno oczekiwać, Trudno że będzie. Pomagać. Dokładnie, tak, zdecydowanie. Pamiętam wybór przeze mnie liceum. Właściwie w moim mieście było tylko jedno liceum. Były różne sprofilowane klasy. I do, no, były, to był profil klasa matematyczno-fizyczna, biologiczno-chemiczna, humanistyczna, do której ja trafiłam. I dwie klasy, jeśli się nie mylę, o profilu ogólnym. No i zawsze było tak, zawsze. Myślę, że nadal tak jest, że jednak do klasy o profilu matematyczno-fizycznym trafiali ci najlepsi. Naprawdę. Oni byli najlepsi. Do klasy humanistycznej trafiały osoby, no takie powiedziałabym, kolorowe ptaki, bo coś chciałyby być, gdzieś jakoś chciałyby się rozwinąć, ale jeszcze nie wiedzą w którym kierunku. Klasa biologiczno-chemiczna to jednak no, ktoś, kto ma taką smykałkę w sobie, ale Nadal powtarzam. No, jak od tego 15-16 letniego człowieka wymagać takiej pełnej, świadomej deklaracji? To musi być jednak to przyzwolenie rodzica, ok, nie podoba ci się, źle wybrałeś, źle się tam czujesz, śmiało powiedz i zrobimy wszystko, żeby przenieść cię do innej klasy. Jeżeli nie w tej szkole, no trudno, to znane przez ciebie mury szkoły będziesz musiał opuścić. No, i przeniesiesz się do, do innej szkoły. No, ale potrzeba jest jednak odwagi, żeby powiedzieć: Nie udało mi się, nie trafiłem, nie podoba mi się tam. I tu to, o czym już wspomniałam, ta gotowość na zmianę, ale też przygotowywanie na, zmianę, na zmiany, przygotowanie rodziców, też ćwiczenie takich umiejętności, które pozwalają nam na asertywność, czyli wszelakie treningi. Dzisiaj te umiejętności miękkie, to jest zasób, który w zasadzie gdyby coś wprowadzać i jakoś zmieniać naszą szkołę, to myślę, że od tego warto byłoby zacząć, czyli wprowadzaniu konkretnych zajęć, które właśnie będą nam pozwalały dokonywać tych zmian, a które zaczynają się od tych naszych umiejętności miękkich, komunikacji, komunikacji asertywności wspomnianej przeze mnie, radzenia sobie ze stresem itd, i tak tak. Bardzo t, y, ciężka decyzja i trudny wybór zawsze jest przed tymi uczniami. Mówię tutaj o uczniach szkoły podstawowej i wybór szkoły ponadpodstawowej. Tak zwany uczeń zdolny, y, tak zwany najlepszy uczeń, który ma y, znakomite oceny z każdego jednego przedmiotu. Y, nie powiem, że jest to przekleństwo ucznia zdolnego i no, piątkowego y, albo sz szóstkowego, tak. Natomiast myślę, że dla takich osób to też jest bardzo trudna decyzja do podjęcia ze względu na oczekiwania innych, nie tylko swoje oczekiwania, ale też oczekiwania środowiska, oczekiwania wspomnianych też nauczycieli, no bo każdy nauczyciel dla swojego ucznia też chce dobrze, też... Tak, no, ma, ma gdzieś z tyłu głowy, żeby to była też najlepsza szkoła, żeby wybrał taką, a nie inną, e, a nie inną klasę. To jeśli pani pozwoli, to do tematu e, uczeń, rodzic, szkoła, powrócimy w naszym kolejnym e, spotkaniu o tych zdolnych, bardzo zdolnych uczniach. E, porozmawiamy, e, a za tę dzisiejszą rozmowę bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.